miałem zaszczyt i szczęście należeć do grupy współpracującej z kardynałem. Jednocześnie odbywał się wówczas synod archidiecezji, a potem metropolii krakowskiej. Byłem członkiem tego synodu, właśnie Komisji Apostolstwa Świeckich i właśnie w ramach tej komisji, po uzgodnieniu z księdzem kardynałem, podjąłem, wydaje mi się, dość znaczące dzieło przygotowania publikacji dla przyszłych małżonków. Publikacji poświęconej małżeństwu i rodzinie. Wtedy kierowałem katedrą socjologii rodziny w Katolickim Uniwersytecie. Notabene była to pierwsza katedra w Polsce pod właśnie taką nazwą i taką problematyką. I wówczas pomyślałem, żeby podjąć właśnie ten wątek, poczynając od podstawowych momentów związanych z małżeństwem i rodziną, a więc pojęcie miłości, kształtowanie się miłości, chodzenia z sobą, zbliżania się do małżeństwa, pytanie, czym jest małżeństwo, jaki jest sens wymiaru chrześcijańskiego, sakramentalnego małżeństwa, na czym polega sama instytucja małżeństwa, obrzędy związane z zawieraniem małżeństwa, potem docieranie się małżonków, dochodzenie do wspólnego kształtowania tożsamości małżeńsko-rodzinnej, potem sytuacje konfliktowe, kłopoty związane z funkcjonowaniem, bo to zawsze się pojawia. Wreszcie planowanie poczęć i urodzeń, a więc dziecko w małżeństwie i w rodzinie, proces wychowania dziecka w małżeństwie i rodziny i wreszcie pełnienie ról małżeńskich przez kobietę i przez mężczyznę i wreszcie na koniec odchodzenie dzieci z rodziny, z małżeństwa rodziców, zakładanie nowego związku małżeńskiego. Było dla nas wielkim szczęściem, że wstęp do tej książki dał ksiądz kardynał Karol Wojtyła, który za 3 miesiące został wyniesiony na stolicę apostolską. Książka ta spełnia bardzo ważną wówczas rolę, była rozchwytywana, miała kilka wznowień, chyba za 4 albo 5. No i wreszcie po przemianach społeczno-politycznych pojawiła się nowa potrzeba właśnie w tym zakresie. Postanowiłem przygotować nową wersję. No i właśnie wydawnictwo Petrus tu pojawiło się jako to, które postanowiło tę pracę wydać. Sądzę, że spełnia ona ważną rolę na dzisiejszym rynku wydawniczym i służy przygotowaniu młodych do małżeństwa i rodziny. Następną książką była pozycja Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Do napisania tej książki zaprosiłem wielu współpracowników Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, także moich współpracowników oraz znanych w Polsce zorientowanych chrześcijańsko pedagogów i psychologów. Ta książka podjęła wątek wychowania od podstaw, właśnie od wprowadzenia młodego człowieka, dziecka w strukturie chrześcijaństwa. Tutaj ukazaliśmy rolę rodziny jako domowego kościoła i wszystkie aspekty związane z wychowaniem z punktu widzenia pedagogicznego, psychologicznego, społecznego, kulturowego, biologicznego, prawda, i medycznego zostały w tej książce zawarte. Wstęp do tej książki napisał ksiądz kardynał Macharski. Co znamienne, to, że cenzura nie zgodziła się na wydanie książki pod tytułem Wychowanie w rodzinie, żeby w ten sposób nie dezinformować społeczeństwa. Cenzura dodała przymiotnik w rodzinie chrześcijańskiej. Oczywiście było to bardzo dla nas bolesne, bo tym samym książka miała trudność w znalezieniu się w bibliotekach szkolnych, prawda, przede wszystkim uniwersyteckich. No, mimo wszystko rolę właściwą pełniła jako
jedyna pozycja przygotowana w wymiarze chrześcijańskiego wychowania znalazła się na rynku. Miała kilka również, wydaje chyba 4 albo 5. I ostatnie wydanie przy wyeliminowaniu przymiotnika chrześcijańskiego miało miejsce w roku 89. Już wówczas można było wznowić wydanie bez tego przymiotnika. Również po paru latach, gdy się wyczerpały nakłady wszystkie, miałem przyjemność wznowić tę pracę, także przerobioną w pewnym sensie, uzupełnioną w wydawnictwie Petrus, przekonany, że pełni określoną rolę. Zresztą to się stwierdza, czytając różne prace naukowe czy nienaukowe, w których się powołuje właśnie tę pozycję. Ciągiem dalszym właśnie tego myślenia o człowieku i wychowaniu była później wydana praca, jako ostatnia w całym cyklu wydawnictw, które realizowałem u Petrusa, mianowicie wychowanie personalistyczne. Ta pozycja jest trochę bardziej trudna niż jej poprzednie. Niemniej jednak w bibliotekach uniwersyteckich i wśród polskich pedagogów znalazła duże zainteresowanie i mam nadzieję, że pełni dobrą, znaczącą funkcję.